W naszym dzisiejszym wydaniu magazynu witam państwa bardzo serdecznie, Przemysław Bolechowski, a moim i państwa gośćmi jest Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. I Cezary Mech, ekspert ekonomiczny, osoba o ogromnej wiedzy. Witam również bardzo serdecznie. Witam państwa serdecznie. Media donoszą, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny nie będzie brać dodatkowej transzy pieniędzy z budżetu państwa. Rocznie zaoszczędzimy w ten sposób bodajże około 10 miliardów. To jest dobra informacja, bo dotacja dla ZUS-u to jest spore obciążenie, jeżeli chodzi o budżet państwa. No tak, to jest bardzo dobra informacja. Mogę tylko potwierdzić, że właśnie w wyniku ostatniej wtorkowej decyzji zarządu zakładu zablokowaliśmy kolejne 2 miliardy dotacji do FUS-u i tym samym łączna kwota blokad w tym roku sięgnęła już 10,5 miliarda. A jest to tym bardziej dobra informacja, że ta blokada wynika z bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, gdzie odnotowujemy zarówno wzrost liczby pracujących, jak i wzrost przeciętnego wynagrodzenia, co przekłada się na zwiększone wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No znaczy, a ja powiem z drugiej strony, no to jest bardzo zła informacja, tak, ponieważ ona oznacza, że tak naprawdę tylko i wyłącznie pod względem płynności jest lepiej, więc ilość pieniędzy, która wpłynęła do ZUS-u jest lepsza, ale jednocześnie to oznacza, że o tyle, o tak znaczącą kwotę wzrosło przyszłe zadłużenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które jest bardzo wysoko oprocentowane, znacznie wyżej oprocentowane niż to, które jest na rynku kapitałowym, i to będzie oznaczało, że to wszystko należało będzie w przyszłości spłacić. To jest informacja tego typu, jak gdybyśmy powiedzieli sobie w budżecie państwa, patrząc na budżet państwa, że oto, proszę państwa, no mamy świetnie, jeszcze nam 10 miliardów zostało, a nie uwzględnili tego, że po prostu te 20 miliardów więcej żeśmy zaciągnęli długu, ponieważ tak niestety się składa, że to nie prezentuje bilansu w ogóle Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No ale prawda jest taka, że tak naprawdę i tylko pod względem płynności. Płynności, im więcej osób, jak rozumiem, pracuje, im więcej składek wpływa, tym my mamy większe szanse na to, że emerytury dostaniemy. Nie, ponieważ to oznacza w praktyce, jeśli te nie zostały odłożone aktywa, które w przyszłości będą służyły do pokrycia tych przyszłych zobowiązań, to wprost przeciwnie. To oznacza, że to zadłużenie gigantycznie wzrasta w sytuacji, kiedy ZUS po prostu ma bardzo nierynkowe stopy te zwrotu i tych zobowiązań, które naliczy. A propos też, gdyby było jasne, żeby była jasność, to zauważmy, że znaczna część tego przyrostu to jest związana z napływem Ukraińców, a więc osób, które powiedzmy mogą później po zakończeniu swojej pracy w Polsce wytransferować łącznie z procentami każdą złotówkę, a tak jak powiedziałem, to oprocentowanie jest parokrotnie wyższe niż na rynku kapitałowym. A jeśli zostaną, a i tak się złożyło, że są w wieku przedemerytalnym, no to będziemy jeszcze musieli do ich końca życia wypłacać minimalną emeryturę, jeśli wypracowali odpowiedni czas na Ukrainie. A nie, nie zostały przeniesione. No właśnie, pana bo ja się na przykład cieszę, że jest wysokie oprocentowanie w ZUS-ie, bo dostanę wyższą emeryturę. Zresztą tak, tych podwyżkach, jeśli pan dostanie. Jeżeli dożyje, to ja mam nadzieję, historia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sięga roku 1934 i pewnie niewiele z państwa wie, ale nawet w trakcie tak trudnego dla Polski czasu, jakim była II wojna światowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał świadczenia, abstrahując już od tego, że dzielnie wspierał właśnie podziemie, zapewniając chociażby dokumentację dla osób walczących pod ziemią. Natomiast wracając do... Ale no to od razu powiem, parę wypowiedzi tak. Pana Cezarego. Po pierwsze, proszę pamiętać, że sytuacja, w której tak dużo Polaków pracuje na rynku pracy, tak duża jest aktywność zawodowa, oczywiście ona mogłaby być większa, sprawia, że wydolność funduszu, czyli pokrycie składkami bieżących wydatków, jest na poziomie najwyższym w historii, bo to jest 78,5, a sięgało w tym roku nawet 79%. To jest wartość niespotykana w historii.
Proszę pamiętać, że to oznacza również tylko tyle, że budżet państwa w coraz mniejszym stopniu musi finansować wydatki funduszu, a budżet państwa to nic innego jak z drugiej strony podatki czy też zaciąganie zobowiązań na rynku kapitałowym. I to nie tylko w Polsce, ale też często za granicą. A co do tej tezy o obcokrajowcach, których duży wpływ finansuje tutaj Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to tak, szanowni państwo, oczywiście w Polsce mamy do czynienia ze wzmocnionym, ze zwiększonym napływem osób z innych krajów i w tej chwili według naszych danych mamy zarejestrowanych ponad 500 tysięcy takich osób. Tutaj obywateli Ukrainy mamy na poziomie około 440 tysięcy złotych i to są 440 tysięcy osób i to są twarde fakty. Natomiast warto przyjąć, że tak naprawdę regularnie pracuje z tych osób około 220 tysięcy i wysokość składek, które odprowadzają te osoby, nie należy do najwyższych. Tutaj naprawdę najwięcej w tej chwili do systemu kontrybują Polacy, polskie firmy, za którym należy się podziękowanie, że właśnie tak dobrze, tak skutecznie realizują swoje obowiązki wobec państwa. To teraz ja jako lewicowiec, czy raczej osoba, która ma rodziców na emeryturze, chciałbym poruszyć sprawę równie ważną, to znaczy podwyżki emerytur. Do tej pory, panie prezesie, proszę mnie poprawić, to była podwyżka procentowa, czyli ci, którzy dostawali największą emeryturę, dostawali również największą podwyżkę. Jak rozumiem, te osoby z minimalnymi emeryturami, no te podwyżki mieli często to na poziomie 3 zł, 1,5 zł. Teraz rozumiem, że ta podwyżka w największym stopniu dotknie osoby, które właśnie mają najniższe emerytury. Tak, historia metod waloryzacji, co do zasady waloryzacja jest waloryzacją ustanowioną w ustawie procentową, natomiast tutaj rząd podjął inicjatywę, aby w tym roku zapewnić duży komponent kwotowej waloryzacji, tak aby najniższa waloryzacja wyniosła 70 zł brutto oczywiście, plus oczywiście więcej dla tych, dodatkowo część osób dostanie więcej, którzy by mieli tą kwotę wyższą, a to procentowo. Natomiast procentowo najwyższą waloryzacja, te 70 zł będzie oczywiście dla tych osób, które mają najniższe emerytury. I rozumiem, że ta najniższa emerytura siłą rzeczy wzrośnie, to będzie bodajże, proszę mnie poprawić, 1100 zł, tak? No tak, nawet trochę więcej. Pytanie tutaj do naszego eksperta. Rozumiem, że tego typu podzielenie, żeby było bardziej sprawiedliwe od strony społecznej, to patrząc na to z punktu widzenia przeciętnego zjadacza chleba, dobrze. Jeżeli ktoś dostaje, nie wiem, panie prezesie, proszę mnie poprawić, 5000 emerytury, to sobie świetnie poradzi osoba, która ma te 1000 czy trochę mniej, dla niego tego typu podwyżka jest odczuwalna. Tak, tylko że to zawsze tak jest, że to, co jest dobre dla Kowalskiego, jeśli po prostu jest w postaci gratyfikacji, a nie czegoś, co jest odłożone, no to oczywiście to jest oczywiście dobre. Zaś z drugiej strony, patrząc na bilans, powiedzmy, ZUS-u, no to niekoniecznie. I tu chciałbym wrócić do tego poprzedniego wątku, ponieważ proszę zauważyć, że pan prezes nie poruszył kwestii, jakie są i jak przyrastają zobowiązania ZUS-u, a więc to, co będzie w przyszłości. A mówiąc o tym, w jaki sposób te wpłaty są, powiedzmy, pokrywają wydatki, no to tak naprawdę powiedział, że jak w przypadku piramidy finansowej, to tak jak gdyby stwierdzić, że jeszcze piramida funkcjonuje w sytuacji, kiedy wypłaty są wyższe niż wpłaty. No ale... i dlatego też proszę zauważyć, no to jest ten właśnie problem. Zresztą wrócę do tego punktu, o który pan zapytał. Druga kwestia tam historii Niemiec, przepraszam, no okupacji niemieckiej, no to rzeczywiście wypłacano w złotówkach. Tylko proszę zauważyć, że wtedy no, tak się nieszczęśliwie działo, że po prostu Niemcy drukowali tych złotówek masą i to były po prostu głodowe świadczenia w wielkościach nominalnych, bo niestety nie chcieli płacić Polakom po prostu więcej złotówek. Jeśli chodzi o tych Ukraińców i tą zagranicę, to też pan prezes nie odpowiedział na pytanie takie podstawowe, czy ZUS uzyskuje
przypadku po prostu wypłaty najniższego świadczenia, które teraz jest już zwiększone, jakąś wypłatę kapitałową z kraju macierzystego, chwili, kiedy przyznaje minimalne wynagrodzenie. I tu jest właśnie bardzo charakterystyczna rzecz, że jeśli chodzi o minimalne minimalne świadczenie, przepraszam, to minimalne świadczenie, to jeśli ono jest stałe, to też oznacza stałe zwiększenie zobowiązania. Podczas gdy rzeczywiście najprawdopodobniej, jeśli sytuacja finansowa kraju jest w lepszej kondycji, no to powinny być takie świadczenia, powiedzmy, ale one powinny być na ten okres lepszej koniunktury. Możliwe, że ona by była trwała przez cały okres emerytalny beneficjenta, ale jeśli to jest po prostu zobowiązanie stałe, to tak naprawdę oznacza znaczące przyrost deficytu tego ukrytego. No, panie profesorze, pan tak pozwoli, że ja operuję precyzyjnie liczbami, precyzyjnymi tak wielkościami dotyczącymi ilości osób, które kontrybują do systemu. Zwrócił pan uwagę na temat, na problematykę minimalnej emerytury. To ona jest dość precyzyjnie sformułowana w polskim prawie, w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mówi tylko tyle, że emerytura minimalna przysługuje tym osobom, które kontrybuowały do systemu przez 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, to państwo polskie nie dopłaca do minimalnych emerytur. Więc gdyby ktoś chciał nabyć tego typu świadczenie z polskiego systemu emerytalnego, minimalne świadczenie, musiałby przez taki okres kontrybuować. Więc to w zasadzie wyklucza osoby, które przez chwilę tylko przejdą przez ten system, bo oczywiście jeśli taki, nie są takim, za granicy, to nie. Takim osobom będzie należało się świadczenie. I oczywiście mamy w tej chwili do czynienia z tego typu zjawiskami, kiedy ktoś zapłacił jedną, przysłowiowo jedną składkę, czasami w wysokości kilku czy kilkunastu złotych, i to świadczenie jest wtedy bardzo, ale to bardzo niskie. Natomiast tak jak mówię jeszcze raz, generalna zasada jest taka, że aby nabyć minimalne świadczenie, potrzeba jest 20 lat pracy w przypadku kobiet i odprowadzania składki od minimalnego wynagrodzenia co najmniej i 25 lat w przypadku mężczyzn, dla których też również ten warunek odprowadzenia składek od minimalnego wynagrodzenia jest taki zachowany. To samo zresztą dotyczy panie doktorze przedsiębiorców, którzy muszą składkować przez te rzeczone lata wynikające z ustawy od właśnie tych składek na poziomie minimalnym określonym. Dobrze, ale niech pan prezes w takim razie powie otwarcie, czy jeśli ktoś pracował 20 lat na Ukrainie, po prostu i to potwierdzi, taka pani się znajdzie, jest w wieku emerytalnym, raz będzie składkowała w Polsce, dostanie polską emeryturę minimalną czy nie? Uzupełniającą do tamtej emerytury, którą ma w wysokości tam pewno 20% polskiej minimalnej. Tu wchodzą już przepisy umów międzynarodowych, ale no tak. Będziemy tylko po części uzupełniali, no więc po o to części chodzi proporcjonalnie, ale to nie będzie polskie świadczenie minimalne. No tak, i jesteśmy do tego zobowiązani, a tak tutaj nie podpisaliśmy umowy właśnie w okresie tutaj prezesowania przez pana prezesa. Tak tutaj zastanawiałem się, panie doktorze, nad tą kwestią, jaki mamy system emerytalny. Przypomina się Winston Churchill, który powiedział, że demokracja to najgorszy z możliwych ustrojów, ale nikt nic lepszego nie wymyślił, i wydaje mi się, że i forma ubezpieczeń społecznych, no niestety nikt nic lepszego nie wymyślił. Kiedyś będąc w Egipcie usłyszałem, że tam nie ma w ogóle systemu ubezpieczeń emerytalnych i emerytura to są dzieci. Ich więcej jest, tym większa szansa na to, że dzieci będą utrzymywać. Tutaj, panie prezesie, rozumiem, że im więcej jest płatników, im więcej jest firm, im więcej osób płaci składki emerytalne, no tym sytuacja ZUS-u jest lepsza i tym osoby, które przechodzą na emeryturę, czy ich to czeka, mają bardziej stabilną sytuację. Powiem więcej, tym lepsza jest sytuacja państwa polskiego. Tak życzylibyśmy sobie, aby było nas coraz więcej aktywnych osób podejmujących pracę zawodową, coraz więcej firm, coraz więcej przedsiębiorców, bo wtedy i zarówno nasz kraj jest ekonomicznie silniejszy, jak i więcej płynie, czy to składek do systemu ubezpieczeń społecznych, czy też podatków wprost do budżetu. Tak, ale pamiętajmy, że tutaj rozmawiamy o sytuacji płynnościowej na teraz. No niestety, no sytuacja jednak ta demograficzna Polski jest tragiczna. Ilość, zgodnie z wszystkimi statystykami długoterminowymi, ilość tych, którzy będą pracowali na te duże kohorty emerytów, które będą
będą już w najbliższych czasach przechodziły na emeryturę, pogorszy się nawet kilkakrotnie. Co w praktyce oznacza, że albo te świadczenia będą musiały być wyższe, albo ta dziura będzie musiała, to znaczy podatki będą musiały być wyższe, albo ta dziura po prostu będzie musiała być zasypana przez podatników, no albo te świadczenia obniżone. I jeśli patrzymy, no tak a propos tego Churchilla, to tak się trochę uśmiechnęłem, porównania właśnie do tej demokracji, to zauważmy, że niestety jest problem tego typu, że w sytuacji, kiedy istnieje instytucja, która jest typu PSUGO i ona w takiej sytuacji demograficznej, jakiej jest, a więc tego przyszłego wysypu tych przyszłych emerytów, nie odkłada realnych aktywów, no to grozi nam raczej nie mało demokratyczne wyjście, powiedzmy tutaj greckie, gdzie to po prostu świadczenia obniżono w ramach kryzysu o 30% i to bez takiego szoku demograficznego. Ja bym tutaj absolutnie nie szedł w tę stronę. Warto sprawdzić nasze strony internetowe, tam na bieżąco publikujemy, czy to prognozy krótkoterminowe, czy też prognozy długoterminowe, i one oczywiście są bardzo silnie uzależnione od sytuacji demograficznej. Bardzo dobrze w tych prognozach widać, kiedy na rynek pracy wchodzi wyż, kiedy wchodzi niż demograficzny, kiedy powojenny wyż demograficzny nabywa zasłużone świadczenia, no i wówczas oczywiście obciążenie systemu wzrasta. Natomiast nasze prognozy długoterminowe sporządzane poprzednio do roku 2060, za chwilę będziemy przygotowywali prognozy do roku 2080, pokazują tak naprawdę jedno, że w dłuższej perspektywie obciążenie systemu będzie niższe, czyli mówiąc już wprost, konieczność tego dosypywania z budżetu będzie relatywnie coraz mniejsza. Wydaje mi się, tutaj trochę się wtrącę, że bardzo ważną rolą rządu jest to, żeby dbać o przyrost naturalny. No to brzmi może zgodzimy. Cynicznie, ale niestety tak jest. Z jednej strony sytuacja finansowa, panowie, powoduje, że no, rodziny nie decydują się na dziecko. Z drugiej strony są też takie zdarzenia na zachodzie, że ktoś czuje się tak komfortowo, że uważa, że jedno dziecko całkowicie wystarcza. Ja powiem panom tak, że patrząc na przykład zakład pracy, gdzie ja pracuję, 500 plus działa, no 90% pań, które są w związkach małżeńskich lub nie są, ale mogą mieć dzieci, są na urlopie macierzyńskim, i to chyba jednak nastraja optymistycznie, bo rozumiem, panie prezesie, patrząc na to zupełnie bezdusznie, że im więcej dzieci, tym więcej potencjalnych pracowników i tym więcej osób, które będą płacić składki emerytalne, i rozumiem ten taki to tąpnięcie, może nazwijmy to tak, po prostu nie nastąpi. No tak, miejmy siłą jak najwięcej i motorem dzieci. Każdej gospodarki są ludzie, jest innowacja, jest pomysłowość, jest przedsiębiorczość. Tak, im więcej osób, tym lepiej. Tak więc ja powiedzmy tutaj się oczywiście podpisuję do tych apeli. Niemniej no może jeśli już taki mamy apel świąteczny, to ja powiem tak, już tak trochę nieskutecznie, bo już prezesa Derdziuka, który zresztą tutaj jest, mieszka w sąsiedztwie, to też wielokrotnie namawiałem, ale powiedzmy namawiam obecny zarząd ZUS-u, żeby jednak prezentował całość zobowiązań ZUS-u, żeby nie było coś takiego, że tak naprawdę tylko możemy to zobaczyć na tablicy Balcerowicza i widzieć, jak to z przerażeniem, jak stoimy na przystanku. Ale tam jest chyba zadłużenie państwa nawet, panie doktorze, prawda? Tak, ale tam jest też ten dług ukryty, a więc dług ukryty ZUS-u, i tak z przerażeniem zauważyłem, że czekając parę minut, to ten dług tego ZUS-u mnie wzrósł o kilkadziesiąt milionów po prostu złotych, więc i dobrze by było pokazać, ponieważ wtedy nawet ci decydenci by wiedzieli, że jaki ruch na przykład związany z wzrostem minimalnego wynagrodzenia, czy też wzrostem tym procentowym, który zresztą jest napisany ustawowo, jak ma on przyrastać, jaki powoduje, powiedzmy, skok tego długu ukrytego. I dobrze by było mieć tego typu rozpiskę i tabelę, ponieważ powiem tak, no, jest bardzo dużo informacji oczywiście na stronie ZUS-u, bardzo wartościowych i tych
projekcji przy różnych tam założeniach, ale to może byłoby najważniejsze. Ja bardzo dziękuję za tą uwagę. My oczywiście tą wartość prezentujemy, tylko najwyraźniej ona jest gdzieś schowana właśnie w gąszczu tych wielu różnych danych, które prezentujemy. To mogę tylko zaprosić jeszcze raz. Ja się zobowiązuję. Zobowiązuję się, że przy kolejnym jakimś tam podsumowaniu rocznym o te informacje przesuniemy gdzieś na początek, żeby każdy z naszych obywateli w ciągu roku mógł się zapoznać. O ile set miliardów przyrosło zadłużenie ZUS-u. No tutaj tylko nie wiem, czy panowie... Tak, to nie jest zadłużenie ZUS-u, tylko są to kwoty oczywiście zapisane na kontach i na subkontach, które będą w przyszłości podstawą do wypłacenia świadczeń. No tak, ale w sumie są zobowiązaniem. Są zobowiązaniem, niewątpliwie państwa polskiego. I tutaj muszę też wtrącić kolejną uwagę, rozmawiając z pracownikami. Efekt jest taki, że wszyscy żądają i oczekują wyższego wynagrodzenia i obawiam się, że jak powiem pracownikowi, słuchaj, ale problem polega na tym, że jest gigantyczne zadłużenie państwa, to on powie, ale mnie to zupełnie nic nie interesuje. Problemem drugim jest to, i nie wiem, czy tutaj pan prezes się zgodzi, że pracowników nie ma i ci, którzy są, zaczynają mieć coraz wyższe oczekiwania finansowe i pracodawcy tak naprawdę nie mają wyjścia. Z drugiej strony, patrząc na to cynicznie, rozumiem, że jeżeli wzrastają wynagrodzenia, to też do ZUS-u wpływa większa kwota. Oczywiście można na to spojrzeć z kilku perspektyw. Ja jako ekonomista, tak samo jak tutaj pan doktor, obserwujemy na rynku pracy deficyt pracowników, zwłaszcza w niektórych sektorach. Jako pracodawca widzę, że weszliśmy w okres, kiedy ja jako zatrudniający, jako zgłaszający oferty na wolne miejsca pracy mam coraz większe kłopoty z zapewnieniem tychże, więc patrząc z punktu widzenia pracodawców jest to oczywiście zjawisko takie, bym powiedział, mocno umiarkowane. Natomiast z punktu widzenia osoby poszukującej pracy, a zwłaszcza w tych zawodach, które są obecnie bardzo pożądane, no cóż, jest to sytuacja komfortowa. No, ja oczywiście jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby to wynagrodzenie szybko wzrastało, żeby następowały procesy konwergencji, ponieważ no, ta różnica no, dwukrotna, trzykrotna w porównaniu z naszymi zachodnimi partnerami nie powinna być utrzymywana na dłużej, bo Polacy będą emigrowali. Możliwe, że z drugiej strony będą tańsi imigranci przybywali. Po prostu Polska się zmieni, ale patrząc z tego punktu widzenia, no to też będzie, powiedzmy, bardzo dobrze dla ZUS-u, jeśli nastąpią szybsze procesy konwergencji, a wzrostu wynagrodzeń. I też patrząc z punktu widzenia nawet na ten proces doganiania, no to jeśli nastąpią jednak te procesy szybszego wzrostu wynagrodzeń, to one wymuszą na każdym pracodawcy, łącznie też i na ZUS-ie, patrzenia na ten aspekt wydatkowy z większą uwagą i zwiększenie takich działań, czy to jeśli chodzi o przemysł, to po prostu polepszających wydajność pracy, jeśli chodzi o inne przedsięwzięcia, to jednak takie zwiększające jednak lepsze są operatywność jednak tych podmiotów, lepszą organizację pracy. A patrząc też z punktu widzenia, powiedzmy, państwa, państwo też uzyska wtedy większe dochody podatkowe, które dzięki temu będzie mogło może mniej konfliktowo wydawać też również na wynagrodzenia swoich pracowników. Tak. Tylko że aby to też robić, to nie powinniśmy specjalnie poprzez tą masową imigrację schładzać tych wynagrodzeń, ponieważ te procesy wtedy się odwlekną w czasie, jeśli one w ogóle nastąpią, a budżet i ZUS będą miały problemy. Ja tu chciałbym w ogóle pochwalić pewnymi działaniami, które są w mojej firmie, bo jak widzę na postrzeganie mojej instytucji przez naszych rodaków, to jest ono coraz lepsze z roku na rok i to jest ciężka praca naszych pracowników. Za to im serdecznie dziękuję, zwłaszcza przy okazji świąt. Ale proszę zauważyć jedną rzecz, i o tym być może mało kto wie, ale w ciągu ostatnich kilku lat zatrudnienie w mojej instytucji spadło około 5%. Przy czym przyjęliśmy nowe zadania do realizacji, jakość, tak jak już wspomniałem, poprawiła się. Co więcej, wytworzyliśmy jak gdyby nowe linie pracowników, którzy właśnie służą naszym obywatelom doradztwem. Czy to tak jak przy ostatniej akcji obniżenia wieku emerytalnego, gdzie byli specjalnie dedykowani doradcy i tłumaczyli, kiedy opłaca się z punktu widzenia Kowalskiego przejść na emeryturę, czy warto odwet, czy warto już przejść na emeryturę. To byli specjalni doradcy emerytalni.
Mamy doradców, którzy wspierają firmy, które znalazły się w kłopotach. To są doradcy do spraw ulg i umorzeń, które pozwalają im przejść, no nie ukrywajmy, przez biurokratyczną mitręgę związaną ze złożeniem dokumentów. Pomagają po prostu wypełnić te dokumenty, pokazują, jakie wnioski, jakie formularze należy załączyć. Przy okazji od razu trochę te formularze uprościliśmy i to też dziękujemy za to z kolei naszym klientom, którzy nam pokazują, gdzie możemy być lepsi. A więc pomimo tego, że przyjmujemy nowe zobowiązania, coraz lepiej obsługujemy naszych klientów, to zatrudnienie zmalało, co też pozwoliło nam na no, nie tak szybkie, jakby nasi pracownicy sobie tego życzyli, ale jednak na wzrost wynagrodzeń. No tutaj też musimy, podsumowując trochę ten rok, powiedzieć o stawkach preferencyjnych dla przedsiębiorców. Program Morawieckiego, jeżeli chodzi o właśnie mikro czy małe przedsiębiorstwa. Rozumiem, bo tak wskazują zawsze eksperci, że najgorsze są 2 lata. I rozumiem, panie prezesie, że teraz jest opcja taka, że bodajże przez pierwsze pół roku od 2019 roku w zasadzie będzie chyba składka zdrowotna. No i później mamy jeszcze, nie chcę mówić, że vacatio legis czy vacatio składki, no ale mamy ten okres preferencyjny, czyli ten przedsiębiorca ma 2 lata na to, żeby zaskoczyć, prawda? No, tak naprawdę w ramach konstytucji biznesu, która weszła już w życie 30 kwietnia tego roku, mamy do czynienia z 2 nowymi ulgami. Pierwsza to jest tak zwana ulga na start, kiedy przedsiębiorca wchodzący de facto na rynek pracy, jako przedsiębiorca może skorzystać z tej półrocznej możliwości tak zwanego pasa startowego i opłacać tylko i wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przecież tak jak mówimy, jest to tylko opcja, z której można, ale niekoniecznie trzeba skorzystać, bo zawsze warto się zastanowić, jakie ryzyka się z tym wiąże. Oprócz tego również od 30 kwietnia funkcjonuje coś takiego jak działalność nierejestrowa. To jest dla bardzo małych przedsiębiorców, dla mikro de facto, którzy osiągają przychody w kwocie nieprzekraczającej 1050 zł. Natomiast też kilka rzeczy zadzieje się od 1 stycznia 2019 roku. W kontekście samej możliwości opłacania niższych składek właśnie na ubezpieczenia społeczne będzie tak zwana mała działalność gospodarcza i ona dotknie albo będzie możliwa dla tych przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody nieprzekraczające 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli na poziomie nieco powyżej 60 tysięcy. I z tej formy oskładkowania będzie można skorzystać maksymalnie przez 3 lata w ciągu 5 lat. Oczywiście potem mamy tą taką starą ulgę, czyli te 30% minimalnego wynagrodzenia. Więc de facto będzie można przez dłuższy okres czasu korzystać z tych obniżonych składek. Natomiast tak jak mówię, jeszcze raz, warto rozważyć, czy jeśli nasza sytuacja ekonomiczna nam na to pozwala, czy nie opłacać tych składek w pełnej wysokości albo w wyższej wysokości, bo to potem przełoży się na nasze świadczenie. Od tego zależy nasza emerytura tutaj. Tu niestety jest gorzej, bo to nie tylko od tego zależy nasza emerytura, ale powiedzmy, no ta sytuacja też ZUS-u. No bo jeśli problem polega na tym, że taka percepcja jest, że ZUS to jest coś, co jest takim podatkiem, a nie tak naprawdę ubezpieczeniem, czy to tam powiedzmy wypadkowym, czy tym rentowym, czy też emerytalnym. No i wszyscy próbują po prostu przed tym uciec. I dlatego też z jednej strony te zabiegi w jakiś sposób, no to one powiedzmy tam z jednej strony to polepszają pewną sytuację, a z drugiej strony no to ją pogarszają. Jak mówimy o luce jakiejś powiedzmy tam VAT-owskiej, podatkowej, to moglibyśmy powiedzieć o luce ZUS-owskiej. No więc jeśli powiedzmy ktoś prowadzi działalność nierejestrowaną i powiedzmy no ją prowadzi i tak naprawdę służy to częściowo ukrywaniu powiedzmy tu dochodów i ewentualnych składek, to samo jeśli jest w sytuacji powiedzmy tego małego ZUS-u, on nie płaci tych składek, ale z drugiej strony no to powoduje, że nabywa nabywa prawa emerytalne w przyszłości, no to istnieje duże niebezpieczeństwo, że koniec końców on tak jak i przedsiębiorcy nie uzbiera tej wysokości minimalnej
minimalnego wysokości składek na minimalne świadczenie emerytalne w przyszłości i ZUS wtedy będzie musiał do tych podmiotów dopłacać. A ja powiem, jest, może jeszcze tak tylko, tylko podsumowując, że może nie jest najlepiej, jeśli są podmioty takie bieda przedsiębiorcy, którzy no możliwe, że z przyczyn po prostu rynkowych nie są w stanie znaleźć adekwatnej, nawet minimalnego wynagrodzenia i raczej powinniśmy się starać, żeby to wynagrodzenie szybko rosło, a jeśli są tylko i a ci bieda przedsiębiorcy, żeby stali się może po prostu pracownikami i nas na przyszłość nie obciążali. Czas dobiega końca, panie prezesie, ale wydaje mi się, że tutaj padły bardzo ważne słowa. To znaczy musimy uświadamiać społeczeństwu, że ZUS to nie jest danina, tylko tak, to jest to bezpośrednia wpłata, która później nas zabezpiecza bądź tak nie. Jest. Z jednym zastrzeżeniem chciałem podziękować serdecznie panu doktorowi. Tylko jest jedno zastrzeżenie w przypadku tych właśnie niestety minimalnych świadczeń albo stety z punktu widzenia reszty obywateli nie będzie dopłaty do minimalnego do minimalnej emerytury. O tym warto pamiętać. Warto zapoznawać się do naszych z naszymi materiałami. Mamy taką ulotkę Masz wybór, która pokazuje konsekwencje, jeśli dokonamy wyboru właśnie tych minimalnych składek, co nam wtedy przysługuje, a co jeśli będziemy korzystali z tych właśnie takich pełnych składek. Oczywiście jest to też wybór każdego z nas, jeśli sytuacja nam pozwala. Bardzo dziękuję. Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS, Cezary Mech, ekonomista, ekspert. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Przemysław Bolechowski, gorąca dzisiaj dyskusja, ale pamiętajmy, im więcej zapłacimy ZUS-owi, tym później będziemy mieli bardziej komfortową emeryturę. Bardzo dziękuję.